Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj zajmiemy się taką płytą główną od Intela. To jest, kiedyś były takie płyty małe, główne wydawane. One były zintegrowane z procesorami Intel Atom. I to coś ma pamięć taką. Jest pamięć laptopowa. Jest to fajny mały układzik. Poczekajcie, znajdę, gdzie to się nazywa. To wam powiem. To chyba pod pamięcią jest. No zobaczcie, to jest coś takiego. Raczej obrócę. A to jest taki komputer. To jest taki komputer. A to jest pamięć RAM do tego komputera. I ten komputer obsługuje maksymalnie 4 GB. Ja sobie ułożę z powrotem kość pamięci. Ja już oczywiście, słuchajcie, zdjąłem radiator. O. Już wam wszystko pokazuję. Tu mamy procesor Intel Atom. Chyba 4-rdzeniowy albo 2, nie pamiętam. A tu mamy pastę, która jest... zobaczcie. To jest totalny kamień. Więc w pierwszej operacji będę usuwał pastę z tego urządzenia. Oczywiście wódka musi być, bo wódka to najlepszy przyjaciel w usuwaniu starej pasty. Mamy, no, i można zmiękczyć. Jest to tak zasrane, że naprawdę aż czuję, że to nie schodzi. Ale coś tam zeszło. O. Zobaczcie. Ogólnie zajmuję się informatyką zaawansowaną, ale kupiłem ten komputerek sobie za 60 parę złotych. No ale gość tam się zarzekał, że to mu jako serwer służyło i tak dalej. Powiem szczerze, koło tyłka mi lata, co on, dlaczego on tego używał. U mnie to będzie lepszą miało rację bytu. Już mniej więcej jest lepiej. Mocno szarujemy energicznie. Lepiej nie będzie. Zobaczcie, to się trzyma. O, przepraszam bardzo. To się trzyma na takich czpieniach ze sprężynami, bo to jest układ pasywny, co się nie grzeje nie wiadomo jak. I tu są w środku takie szpilki. Może nie łapię zbliżenia, ale widzicie, tutaj są takie szpilki i te szpilki potem po włożeniu radiatora wpychamy z powrotem. Ok, tutaj jeszcze przemyję. Oczywiście wódka sama nie szkodzi elementom komputera, więc nic się nie stanie, nawet się nie boję. Najgorzej to będzie z procesorem samym, żeby go wyczyścić, ale też to... Dobra, jest wyczyszczone, jak widzicie.
lepiej nie będzie i tak. To jeszcze sobie, no, pięknie wyczyszczone. Odkładamy. Oczywiście się uziemiłem, więc to odkładamy. To nie. Nagrywam w spontanicznych warunkach. Przepraszam za jakość. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby zerwać na siłę tą pastę, tylko żeby ją rozmoczyć i ona, żeby, o, widzicie, sama zaczęła schodzić. Już takie rzeczy robiłem wielokrotnie i nic się nigdy nie stało. Teraz ktoś powie, ale zwarcie może zrobić czy coś, na procesorze samym mogą być problemy. Mało prawdopodobne. Takie rzeczy już tyle razy wykonywałem. O. Potem tylko pędzelkiem omioty sam procesor. O, dobra. Sobie wezmę na chwilę na bok. Okej, okay, słuchajcie, jest wszystko dobrze. Jak na razie idzie, wszystko dobrze. Dobra, słuchajcie, a teraz zrobimy coś niebezpiecznego, bo to jest trochę niebezpieczne. Na pędzel nakładam na końcówkę papier i będziemy usuwać z procesora. Robimy to bardzo delikatnie. Oczywiście z wyczuciem. Bardzo delikatnie, żadnych gwałtownych ruchów, nic na siłę. Jeżeli coś wam nie idzie, to po prostu przestańcie, zaprzestańcie operacji. O. Poczekajcie. To wam wezmę na chwilę, zobaczcie. Lustro, zajebiste. Tu jeszcze trochę zostało, dlatego mówię, że jeżeli coś wam nie idzie, to nie róbcie tego na siłę. Widzicie? Ja nie urywałem żadnego mikroukładu, który jest na samym procesorze, bo robię to ostrożnie, z wyczuciem. No to nie chodzi, wiecie, żeby zrobić to na siłę, tylko żeby zrobić to dobrze. Wiem, że ta operacja, zaraz ktoś się wyśmieje, że ja tak to robię, ale robię to w warunkach spontanicznych i nie mam za bardzo czasu. Na jakieś nie wiadomo sztuczki, a powiem wam szczerze, chcę usunąć całą pastę termoprzewodzącą. Drewnem można to usuwać, powiem wam szczerze. A powiem wam szczerze, moi przyjaciele, że mi bardzo zależy, żeby usunąć całą starą pastę termoprzewodzącą z procesora. Teraz sobie pędzelem omiotę wszystko. I tak będę go jeszcze raz czyścił, ale sobie przy okazji obmiotę całą płytę. Skórzu, jeżeli jakowy taki jest. Dobra. Powiem tak. Jest lustro. Dobra, teraz operacja numer 3. Znowu wódka.
No, a już ostatni raz wódka, zakręcam gorzałę. Słuchajcie, robię to spontanicznie, wiem, że może to komuś przeszkadzać, ale sorry bardzo. Ale są święta. Wiem, że układ procesora jest mokry od wódki, ale to wyschnie sobie, alkohol odparuje. O. O, tu coś zostało, aha, usunęliśmy. Teraz wystarczy tylko powchłaniać resztę alkoholu. Jeszcze raz przetrzeć rdzeń. Teraz wam pokażę. Zobaczcie. Idealne lustro. Wszystko czyste. Pięknie. No i dobra. Teraz. Teraz się zajmiemy nałożeniem pasty. To jest bardzo ważne. Oczywiście muszę poszukać. Kiedy 900. Teraz to jest bardzo ważne. Ta pasta na zupełność wystarczy. Dobra. I tak. Nie trzeba tu nie wiadomo ile dawać. Tyle wystarczy. No, biedę 900 na to do budla. Widzicie? No, skup się. Daliśmy małą kropeczkę. I to wystarczy. O, widzę, że nawet coś się wylało. Zaraz usuniemy. Nic, takie rzeczy się zdarzają czasem. A, już nawet widzę gdzie. No i dobra. I teraz najgorsze. Tego wam nie pokażę, bo teraz będę miał operację niesamowitą, bo muszę dopchać. Muszę dopchać same te. To nie jest przyjemne, jak wiecie, macie poczucie, że możecie coś odpierdzielić. No, coś mi tu wejść nie chce już. A, wszedł na miejsce. Tutaj ten nie wszedł. Teraz naprawimy. O.
to było na miejsce. I został ostatni, tak? Dobrze. Teraz trzeba tylko wcisnąć. No i dobra. Wiecie, to jest, powiem wam szczerze, bardzo ważne, aby wszystkie czpienie złapały. Powiem wam tak, nie może być tak, że żaden nie złapie. Albo powiem wam szczerze, że złapię zbyt słabo. Dobrze, zobaczcie. Teraz wam pokażę. No skup się. Widzicie? Wszystkie czpienie siedzą, są zablokowane i już się nie poruszą więcej. No właśnie. O, na tyle tego wam pokażę. Widzicie? Wszystkie są zablokowane w pozycji i się żaden z nich nie ruszy. I mamy wymieniony pastę termoprzewodzącą na układzie grywego procesora. No i dobra. I to by było na tyle. To był właśnie pokaz. Mój pokaz tego, jak wymieniam pastę termoprzewodzącą na płytce. Na płycie głównej Intel Desktop z 2013 roku. Pasta termoprzewodząca jest wymieniona na świeżą i jest zajebiście. Dziękuję za uwagę i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, piorun Boży Elektryk.